Rachel Green urodziła się i wychowała w Nowym Jorku, który uważała za najlepsze miasto na świecie. Od najmłodszych lat dziewczyna interesowała się medycyną, która z czasem stała się sensem jej całego życia. Pierwszymi pacjentami małej Rachel byli jej przyjaciele i znajomi, których w zabawie bandażowała i odgrywała scenę, którą podpatrzyła w jednym z seriali telewizyjnych. Wtedy wszystko wydawało się zwykłą zabawą, a Rachel wiedziała, że na pewno osiągnie to, o czym sobie zamarzy. Początkowo matka dziewczynki nie zwracała na to uwagi i dopiero gdy miłość córki do medycyny przezwyciężyła wszelkie nastoletnie próby, zdała sobie sprawę, że wkrótce w ich rodzinie pojawi się prawdziwa lekarka. Pomimo faktu, że w domu nie było zbyt dużych pieniędzy, Penelope Green robiła wszystko, aby różnica społeczna między jej córką a rówieśnikami nie wyglądała na tak uderzającą. Gdy Rachel skończyła liceum, chcąc realizować swoje plany, wstąpiła na Uniwersytet Medyczny, który później ukończyła z wyróżnieniem. Zgodnie z założeniami, dziewczyna trafiła na pogotowie ratunkowe, gdzie zbierano zespół najbardziej wykwalifikowanych specjalistów. Rachel lubiła swoją pracę, którą sama uważała za niezwykle ważną dla społeczeństwa. Ci pacjenci, do których Rachel przyjeżdżała na wezwanie, zawsze zwracali uwagę na jej profesjonalizm i współczucie. O ile Rachel odnosiła sukcesy w pracy, to w życiu osobistym już niekoniecznie. Tak się złożyło, że atrakcyjna lekarka nie miała szczęścia w miłości i nie mogła liczyć na szczere, odwzajemnione uczucia. Matka Rachel wielokrotnie powtarzała córce, że powinna jak najszybciej znaleźć sobie partnera życiowego. Mamo, ale nie mogę poślubić pierwszej osoby, którą poznam. Sama wiesz, jak było ze mną i z Brandonem. Starając się zachować spokój, powiedziała dziewczyna. Na samą wzmiankę o byłym chłopaku córki Penelope Green zrobiła się blada i próbowała jak najszybciej skierować rozmowę na inne tory. Kobieta doskonale pamiętała, ile cierpienia i bólu musiała znosić jej córka po zerwaniu z Brandonem, który pokazał się z nie najlepszej strony. Trudno powiedzieć, co dokładnie spowodowało ich rozstanie, ale według samej Rachel, ona i Brandon nie pasowali do siebie charakterami. Oczywiście, kiedy jest się młodym i pełnym energii, życie wydaje się beztroskie i całkowicie pozbawione problemów. Gdy tylko trochę się dorośnie i dojdzie do rozstania, zaczyna się doceniać jednak to, co się straciło. Postać Brandona trudno było nazwać idealną, a jego podejrzliwość i zazdrość każdego mogłyby doprowadzić do szaleństwa. Warto dodać, że chłopak nie zawsze był awanturnikiem. Rachel wiedziała o tym jak nikt inny. W komfortowych warunkach Brandon stawał się miłym i romantycznym chłopakiem, obok którego zawsze chciało się być. Niestety negatywy przeważały i młodzi ludzie musieli się jednak rozstać. Rachel była bardzo tym zdenerwowana, bo w tamtym czasie ich związek wydawał się czymś wyjątkowym i niesamowitym. Wtulając twarz w poduszkę, dziewczyna płakała całymi dniami i nocami, co sprawiło, że serce jej matki aż ściskało z litości. Po 2 latach od rozstania ból nieco ustąpił i przeszedł w mniej aktywną fazę. Gdy tylko Rachel wyjęła z szafy zdjęcie Brandona, łzy popłynęły jej jednak z oczu, a duszę wypełnił potworny ból. Dlatego Penelope Green, rozmawiając z córką o potencjalnym małżeństwie, starała się nie przypominać jej o porażkach z przeszłości. Jako że życie osobiste Rachel pozostawiało wiele do życzenia, całą swoją siłę i energię skierowała na pracę. Przełożeni cenili sobie bezproblemową, spokojną dziewczynę, która z chęcią zastępowała innych na dyżurach, a nawet celowo wybierała najtrudniejsze wezwanie spośród wskazanych przez dyspozytora. Tak stało się i tego dnia, gdy pogotowie ratunkowe otrzymało sygnał o wypadku w restauracji. Ciekawe, co tam się stało? Znów bójka albo pewnie zatrucie pokarmowe? Może rozdymką? Rachel zapytała, sprawdzając zawartość walizki z najważniejszymi przyrządami. Podobno coś nie tak z jednym z gości zaproszonych na wesele, powiedział kierowca, z którym Rachel pracowała już 3 lata. Na wzmiankę o ślubie lekarka skrzywiła się i postanowiła powstrzymać od dalszych komentarzy. W głębi duszy nie lubiła wezwań do miejsc publicznych, gdzie wszyscy starali się jej pomóc, a tak naprawdę tylko przeszkadzali. Jako że wesele odbywało się w jednej z najlepszych restauracji w mieście,
lokal dosłownie pękał w szwach. Po krótkiej rozmowie z dobrze wyszkolonym portierem stojącym w korytarzu, Rachel dowiedziała się, gdzie przebywa pacjent i co się z nim stało. Na szczęście wezwanie okazało się nie tak straszne, jak lekarka to sobie wyobrażała. Chodziło o alergię pokarmową, która wystąpiła u jednego z gości zaproszonych na wesele. To zrozumiałe. Spójrz, ile egzotycznych potraw jest na stole! Rzuciła Rachel, robiąc pacjentowi zastrzyk. Podczas działań w restauracji lekarka zdążyła już ocenić rozmach hucznego bankietu zorganizowanego za pieniądze ojca panny młodej. Charles Somerset był milionerem, który dorobił się fortuny na ropie naftowej i mógł sobie pozwolić na taki luksus. Po tym, jak Rachel wykonała wszystkie niezbędne czynności z pacjentem cierpiącym na alergię, Charles Somerset podszedł do niej i zaoferował pieniądze. Rachel ze zdziwieniem spojrzała na milionera, po czym odpowiedziała tonem nieznoszącym sprzeciwu. Dziękuję, panie Somerset, ale dobrze mi płacą. Nie potrzebuję niczyjej pomocy finansowej. Charles zaśmiał się, ale już nie odpowiedział. Zamiast tego wziął ze stołu kieliszek szampana i podszedł do jednego z gości. Rachel spakowała już walizkę i miała iść do wyjścia, kiedy nagle zobaczyła coś, co na chwilę wybiło ją z równowagi. To po prostu niemożliwe, szepnęła dziewczyna sama do siebie. Uwagę Rachel przyciągnęła para młoda, która pozowała fotografom i cieszyła się pełnią życia. Nie było w tym oczywiście nic szczególnego, a takie sesje zdjęciowe zdarzały się niemal na każdym weselu. Pewnie i tutaj by tak było, gdyby nie to, że Rachel rozpoznała w panu młodym swojego byłego chłopaka, Brandona Parkera. Co gorsza, patrzył on na Rachel, jakby nic się nie stało i zupełnie jakby się nie znali. Co więcej, Brandon zachowywał się tak, jakby naprawdę widział lekarkę po raz pierwszy i nie miał z nią nic wspólnego. Pan młody po prostu zignorował Rachel, jakby była duchem, a nie żywym człowiekiem. Co za bezczelność! Przynajmniej się przywita i tak dla przyzwoitości. Ożenił się z córką bogacza i stał się zarozumiały, ale należy mi się choćby podstawowy szacunek, pomyślała sobie zdenerwowana Rachel. Nie mogąc poradzić sobie z irytacją, która ją ogarnęła, dziewczyna postawiła walizkę na podłodze i podeszła bliżej. Brandon rzucił jej oceniające spojrzenie i odwrócił się z powrotem w kierunku sceny. Ta postawa rozgniewała Rachel aż do głębi. Mógłbyś chociaż powiedzieć dzień dobry, zauważyła sarkastycznie dziewczyna. Pan młody zmarszczył brwi i patrząc na Rachel ze zdziwieniem zapytał. A przepraszam, czy my się znamy? Masz czelność mnie o to pytać? Pewnie, że się znamy, Brandon. Zapomniałeś o wszystkim, co było między nami? Krzyknęła Rachel. Na twarzy mężczyzny od razu pojawiło się szczere zdumienie. To pomyłka, proszę pani, nic takiego nie miało miejsca. Rachel była już nie do powstrzymania. Na policzkach dziewczyny natychmiast pojawił się rumieniec, co wskazywało na ogrom jej złości. W tym momencie panna młoda podeszła do pana młodego i lekarki z oburzeniem komentując tę sytuację. O co tutaj chodzi? To mój mąż! Nawet pani nie zna! Zdając sobie sprawę, że nie może się już wycofać, Rachel postanowiła udowodnić wszystkim obecnym, że ma rację i znała Brandona przed laty. Oczywiście, mężczyzna, którego znałam, miał duży pieprzyk na szyi w okolicy kołnierzyka koszuli, krzyknęła Rachel i siłą pociągnęła pana młodego za krawat, by zrobić sobie dostęp do jego szyi. W tym samym czasie wszyscy obecni na sali spojrzeli z potępieniem na pana młodego, którego szyję rzeczywiście zdobił pieprzyk. I to wielkości sporej oliwki. Ma rację, szept przetoczył się przez tłum gości, którzy zebrali się, by obejrzeć to niesamowite widowisko. Pan młody wyraźnie się odsunął i zarumienił niczym rak. Ale ja mam na imię Michael, nigdy nie znałem żadnego człowieka o imieniu Brandon, szepnął. Trudno powiedzieć, co stałoby się dalej, gdyby ojciec panny młodej nie pojawił się w tym momencie w centrum wydarzeń. Zmierzywszy lekarkę niezadowolonym spojrzeniem, natychmiast wskazał jej na drzwi. Na zewnątrz proszę wyjść. Wykonałaś swoją pracę, można odejść. Nie pozwolę ci obrażać mojej córki w dniu jej ślubu. Mój zięć to Michael Brown. Wynoś się stąd, bo złożę skargę do twoich przełożonych. Rachel chciała coś odpowiedzieć, ale kierowca karetki pogotowia zdecydowanie wziął ją za rękę i zaciągnął do wyjścia.
Wystarczy, uspokój się. Po prostu się przeliczyłaś. Zrozum to, daj spokój, powiedział mężczyzna, dosłownie wpychając Rachel do samochodu. Dziewczyna nic nie rozumiała. Myślała tylko, że zhańbiła się na oczach całego miasta. Ten mężczyzna tak bardzo przypominał Brandona, ale miał na imię Michael, pomyślała smutno Rachel. Wezwań tego dnia było niewiele, z czego lekarka wcale nie była zadowolona. 3 lata wcześniej Rachel zerwała z Brandonem, a teraz okazało się, że ten zmienił nazwisko i imię i zachowywał się tak, jakby nigdy jej nie znał. Delikatnie mówiąc, to bardzo dziwne, jeśli nie szokujące. Po powrocie do domu z pracy dziewczyna postanowiła zadzwonić do mamy Brandona, aby dowiedzieć się, jak radzi sobie w życiu jej syn. To, czego Rachel dowiedziała się od Rosemary Parker, wstrząsnęło nią niemalże do głębi. Okazuje się, że 5 roku wcześniej Brandon zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło z winy pijanego kierowcy ciężarówki, który zepchnął samochód mężczyzny wprost do rowu. Gdyby Rachel nie wiedziała, nigdy nie zadzwoniłaby do pani Parker i żyłaby w nieświadomości. Przez natłok szokujących wiadomości i wydarzeń Rachel aż usiadła na krześle, chowając głowę w ramionach. Dziewczynie wydawało się, że podobnie jak Alicja z Krainy Czarów, wpadła do jakiegoś dziwnego i pełnego tajemnic, baśniowego świata. W końcu, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, Rachel postanowiła ponownie porozmawiać z Michaelem Brownem. Znalezienie odpowiedniego numeru telefonu w sieciach społecznościowych nie było dla Rachel trudne i w ciągu 30 minut nawiązała połączenie z jego właścicielem. Umówiła się z sobowtórem Brandona w kawiarni. Na szczęście Michael okazał się być miły i nie przypominał Rachel o ich pierwszym spotkaniu. Przede wszystkim lekarka powiedziała Michaelowi, że ten wygląda dokładnie tak samo jak Brandon Parker. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie mam braci. Wychowałem się sam w sierocińcu. Być może to tylko zwykłe podobieństwo, ale ten pieprzyk, rzucił mężczyzna w zamyśleniu. Nie będziesz miał problemów z powodu tego spotkania? Spytała Rachel ostrożnie. Myślę, że nie. Chociaż mój teść bywa dość porywczy i ostry, powiedział Michael, wątpiąc w rację swoich słów. Po jego minie było widać, że podobnie jak Rachel, chciałby dotrzeć do prawdy, ale było to bardzo trudne. Po przeanalizowaniu wielu różnych teorii i domysłów, młodzi ludzie zgodzili się, że muszą skontaktować się z prywatną agencją detektywistyczną. Wszystkie wydatki związane z tym przedsięwzięciem poniósł Michael, który okazał się człowiekiem z zasadami i z poczuciem sprawiedliwości. Żegnając się z Rachel, Michael nawet nie podejrzewał, że w tym momencie podąża za nim niepozorny człowiek w bejsbolówce nasuniętej na oczy. Po incydencie na weselu Charles Somerset potajemnie zlecił śledzenie zięcia, aby dowiedzieć się prawdy. Podczas gdy Michael próbował rozwikłać tajemnicę swojego sobowtóra, sam był też obserwowany. Minęły 2 tygodnie, podczas których Michael i Rachel widywali się prawie codziennie. Jednocześnie ich spotkania miały charakter czysto formalny i nie wykraczały poza ogólnie przyjętą moralność. Długo trzeba było czekać na wyniki śledztwa, a kiedy detektyw ogłosił zakończenie prac, radość Michaela i Rachel nie znała już granic. Jak się okazało, Brandon i Michael byli braćmi bliźniakami, których dawno, dawno temu niestety rozdzielono. 25 lat wcześniej, jako samotna matka, Rosemary Parker urodziła bliźniaki. Doskonale wiedząc, że nie wystarczy jej sił, by wychować 2 synów, młoda matka zostawiła jednego z nich pod drzwiami sierocińca. Oczywiście ta decyzja nie była łatwa dla Rosemary, ale wtedy nie miała innego wyjścia. W ten sposób Brandon zamieszkał z matką, a Michael musiał spędzić dzieciństwo w sierocińcu. Przez długie 25 lat Rosemary Parker ukrywała tę tajemnicę i odważyła się wyjawić ją tylko prywatnemu detektywowi, który do tego czasu miał już wszystkie niezbędne dokumenty. A więc o to chodzi. Miałam rację. Naprawdę jesteś kopią Brandona, powiedziała Rachel, otrząsając się z początkowego szoku. Michael uśmiechnął się i wyobraził sobie spotkanie z matką, której nigdy wcześniej nie poznał. W tym czasie młodym ludziom wydawało się, że ich wspólne sprawy dobiegły już końca, a życie powoli wróci do normy.
Rachel i Michael nie wzięli tylko pod uwagę jednej rzeczy – mściwej natury Charlesa Somerseta. Dowiedziawszy się o spotkaniach zięcia z dziewczyną, milioner natychmiast wywołał straszny skandal i nalegał na natychmiastowy rozwód mężczyzny z jego córką. Szczerze mówiąc, Michael nie był nawet temu przeciwny, bo życie w związku z zepsutą córką bogacza okazało się dla niego po prostu nie do wytrzymania. Dopiero wtedy Michael zdał sobie sprawę, że jego małżeństwo z Amandą Somerset było kompletną pomyłką. Otrzymawszy upragnioną wolność, nieświadomie zwrócił uwagę na Rachel, która podczas śledztwa stała się jego wierną przyjaciółką. Jak wiadomo, przyjaźń między mężczyzną a kobietą często kończy się czymś więcej niż tylko relacją koleżeńską. I tutaj stało się podobnie. Połączeni wspólną sprawą młodzi ludzie zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Gdyby nie incydent w restauracji, Rachel i Michael być może nigdy by się nie spotkali. Nie każdemu dane jest poznać wszystkie zawiłości swojego życia, dlatego nikt z was nie wie, co może czekać tuż za rogiem. Można długo dyskutować na ten temat, ale my po prostu życzymy tym młodym ludziom jak najwięcej szczęścia i tak oto zakończymy tę kolejną niesamowitą historię.